Cześć. W dzisiejszym filmie chciałbym przedstawić kolejne porównanie dwóch spółek dywidendowych, które warto rozważyć przy rozszerzaniu swojego portfela i dalszej dywersyfikacji. W dalszej części pokażę bardzo szybko fundamenty obu tych spółek, następnie przejdę do analizy discounted cash flow, zobaczymy jaka jest obecna wycena tych spółek na giełdzie, a następnie powiem Wam jakie są moje plany co do każdej z tych spółek. Także zainteresowanych zapraszam na dalszą część. Także bez zbędnego zwlekania zacznijmy od analizy fundamentów. Po prawej stronie mamy spółkę Toja, którą analizowałem w poprzednim filmie w porównaniu do spółki Ferro. Także jeżeli jeszcze tego filmu nie widzieliście, to zapraszam. Link będzie w opisie. A po lewej stronie mamy drugą spółkę i co to jest, zdradzę Wam pod koniec tego filmu. No ale zaczynamy od przychodów. Co chcemy widzieć w naszych spółkach, to bardzo pozytywny trend wzrostowy, jeżeli chodzi o przychody. W długim terminie chcemy widzieć stale rosnące przychody. I w jednym, i w drugim przypadku właśnie tego typu wyniki obserwujemy i w jednym i w drugim przypadku od 2016 roku z okładem te przychody się podwoiły. Następnie na co patrzymy, to marginesy brutto. No i tutaj też jeszcze raz spółka Toja ma tutaj jakiś błąd, no ale te marginesy utrzymują się na poziomie powyżej 34, między 34 a 36%, i tutaj mamy tą drugą spółkę. No i tutaj również widzimy bardzo wysokie marginesy, aż do 41% w 2020 roku, co jest już naprawdę bardzo pozytywnym wynikiem. Jeszcze raz powiem, że wynik około 40% według tego, co uczy Warren Buffett, wskazuje na przewagę konkurencyjną danej firmy. Tutaj no może nie jest to oczywiste ze względu na to, że to jest tylko jeden rok, może anomalia, szczególnie, że ten rok 2020 to właśnie była pandemia i może tutaj był też wpływ na wyniki tej spółki pozytywny. Także nie jest to, powiedzmy, definitywnie, nie można powiedzieć, że tutaj ta spółka na pewno ma przewagę konkurencyjną. Niemniej jednak w długim terminie bardzo, bardzo dobre te marginesy się utrzymują. Później mamy margines operacyjny i tutaj właśnie już widać troszkę inny obraz i te marginesy, tak samo jak marginesy netto, w ostatnich latach są sporo wyższe niż były, powiedzmy, te 5 lat temu. I 5 lat temu nie byłyby to atrakcyjne, ale już w roku 2019, a szczególnie w 2020, właśnie wkraczamy w bardzo, bardzo atrakcyjne rejony. No i tutaj też nie jest to takie do końca oczywiste, ponieważ tutaj widzimy, że one sobie rosną z poziomu 6%, czyli takiego średniego, do 15%, i tu znowu wskazuje może na to, że pandemia miała wpływ. No ale też obserwujemy, że rok do roku te marginesy się poprawiały, także no może tutaj był wpływ, ale też można się spodziewać, że skoro taki trend widzimy, że on by się utrzymywał, może nie aż do 15%, no ale do 9-10% w 2020 i 2021 roku można by się spodziewać. No tutaj wygląda, że póki co mamy znacznie lepsze te marginesy zysku netto. No i po prawej stronie spółka Toja, tutaj bardzo dobre marginesy w długim terminie, powyżej 10% cały czas przez wiele lat się utrzymuje, czyli tutaj akurat no, z dwóch stron można patrzeć. Jeżeli chodzi o w długim terminie stale utrzymujące się marginesy, zdecydowanie Toja wygrywa. No i tutaj ta nasza spółka po lewej stronie ma te marginesy wyższe w ostatnich latach, ale nie były takie wysokie wcześniej, także no, tutaj jest w pewnym stopniu ryzyko. Dalej możemy spojrzeć na dywidendy i widzimy, że ta spółka po lewej wypłaca bardzo ładnie dywidendy co roku.
Także tutaj powiedzmy plus w porównaniu do firmy Toja, jeżeli zależy nam na dywidendach. I też widzimy payout ratio i tutaj w większości przypadków są to akceptowalne powiedzmy poziomy. Z jakąś tam anomalią tutaj, to trzeba by się przyjrzeć, dlaczego tak to wyglądało, ale generalnie są to wypłaty, dywidendy w zupełności pokryte przez przepływy finansowe. Income statement mamy za sobą, obydwie spółki wyglądają bardzo, bardzo obiecująco. Teraz spójrzmy na bilans. Pozycja gotówkowa. No tutaj może nie jest tak imponująca jak w spółce Toja, ale na przyzwoitym jakimś tam poziomie się utrzymuje i właśnie w ostatnich czterech kwartałach widać, że no wyraźnie ta pozycja gotówkowa wzrosła w naszej firmie po lewej stronie. Podobnie w przypadku spółki Toja. W ostatnich latach naprawdę dobrze im idzie i to najprawdopodobniej jest silnie związane właśnie z pandemią. Później na co warto spojrzeć, to jest goodwill. No i tutaj Toja nie ma z tym żadnych problemów, a spółka nasza po lewej stronie coś tam ma. I to nie jest znikome, to jest 10%, no może nie jest to jakieś alarmujące, ale jest. I to jeszcze raz przypomnę, goodwill powstaje w przypadku przejęcia innej spółki powyżej jej wartości księgowej. No i to jest teoretycznie w księgach jako te zasoby, ale tak naprawdę to są zasoby nieosiągalne. Także w przypadku powiedzmy upadłości nic nam z tego nie przybędzie, tak? Nie można tego zlikwidować, sprzedać i pokryć powiedzmy zobowiązań. No ale tutaj raczej nie mamy się czym przejmować, ponieważ właśnie ta spółka nie ma długoterminowego długu. Podobnie jak Toja, no tutaj coś tam się pojawiło, jakaś niewielki dług, a ta nasza spółka po lewej stronie kiedyś tam w 16 roku jeszcze coś mieli, ale potem spłacili i od tamtej pory tego długu już nie mają. Jeżeli chodzi o ilość akcji, też nie zwiększają, co jest bardzo pozytywne. No tutaj znowu jakieś coś tu się popsuło z tym portalem. Nie wiem dlaczego w takim widoku rocznym nie pojawiają się te ilości prawidłowo. Podobnie tutaj. No ale uwierzcie mi na słowo, że nie wypuszczają nowych akcji. No jeżeli jeszcze spojrzymy na ten całkowity, czy tam dług netto, no to widzimy, że troszkę lepiej sytuacja wygląda w przypadku spółki Toja, no w wyniku głównie tego właśnie ostatniego roku, który taki dobry był, oni teraz mają netto więcej gotówki niż długu, czyli mogliby wszystko naraz spłacić. Taką samą sytuację w zeszłym roku pokazywała ta spółka po lewej stronie, a teraz już nie do końca, ale cały czas są to bardzo, bardzo niskie poziomy zadłużenia i absolutnie nie są alarmujące. No to jest też bardzo słynne stwierdzenie od Petera Lyncha, który to właśnie mówił, że bardzo trudno jest zbankrutować, kiedy nie ma się długów. No i tutaj właśnie taką mamy sytuację. Jest to, jeszcze raz przypomnę, bardzo, bardzo pozytywny sygnał w obu przypadkach. Także jeżeli chodzi o bilans, też nie mamy za bardzo się do czego przyczepić. W jednej i w drugiej spółce wygląda to bardzo pozytywnie moim zdaniem. No i teraz spójrzmy na przepływy finansowe i jak zwykle patrzymy na free cash flow, czyli te wolne przepływy finansowe i tutaj znowu przeniosłem się na platformę Morningstar, gdzie mamy tutaj już ładnie policzone te wolne przepływy dla jednej i dla drugiej spółki, głównie z uwagi na to, że spółka Toja ma tam jakieś właśnie błędy na tej platformie TIC i też do tego Morningstara zostawię link w opisie. No i też widzimy, że są te przepływy finansowe pozytywne w przypadku jednej i drugiej spółki i one też pokazują właśnie taki bardzo solidny trend wzrostowy,
aż do tego 2020 roku. I też istotne jest, żeby w miarę podobnie wyglądały przepływy finansowe i zyskowność netto. I tutaj właśnie mamy taką sytuację z różnych względów, powiedzmy właśnie takich związanych z księgowością. Ten zysk netto może być troszkę zmanipulowany albo po prostu no, odstawać troszkę od rzeczywistości. Dużo trudniej jest zmanipulować przepływy finansowe i w takich spółkach, no moim zdaniem, dobrej jakości, ten właśnie zysk netto powinien być bardzo zbliżony do przepływów finansowych. I przepływy finansowe to jest ta żywa gotówka. Na przykład, jeżeli chodzi o ten zysk netto, tutaj nie pojawi się jednorazowy wydatek, nie wiem, 5 milionów na nowy budynek, ale pojawi się ten wydatek właśnie w przepływach finansowych i będzie obciążeniem tutaj. No i też dlatego warto zawsze patrzeć na te przepływy finansowe. No i jeszcze raz, Toja bardzo tutaj dobrze wygląda, a ta spółka po lewej stronie moim zdaniem nawet troszkę lepiej. One nigdy tutaj w ciągu tych, powiedzmy, ostatniej dekady nie spadły do poziomów negatywnych, czyli ta spółka zawsze generuje gotówkę. I to jest istotne głównie z tego powodu, że to jest właśnie ta faktyczna kasa w banku, którą ta spółka może wydawać na odkupowanie własnych akcji, na dywidendy, na inwestycje itd., itd. Także to jest bardzo istotna sprawa. No i skoro tutaj już jesteśmy, możemy spojrzeć też na te współczynniki zwrotu z kapitału i to return on equity, return on assets, wszystko to są istotne współczynniki. One są tutaj naprawdę na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Również w dłuższym terminie wygląda to całkiem nieźle, ale no tutaj kolejny raz spółka Toja pokazuje w długim terminie dużo bardziej, powiedzmy, jednostajnie pozytywne wyniki. Nie ma tutaj aż tak dużych różnic, bo jeżeli spojrzymy na tą naszą spółkę po lewej, no teraz oszałamiający wręcz wynik, 33%, 30%, no ale już kilka lat wstecz było to zaledwie 2%, a nawet jakieś tam negatywne się pojawiały. Także jest to spółka, która znacznie lepiej radzi sobie teraz niż historycznie sobie radziła, ale w obecnej chwili radzi sobie naprawdę, naprawdę świetnie. No i teraz spójrzmy na ten DCF. Po prawej stronie mamy Toje, to jest ten sam niezmieniony arkusz, który pokazywałem w poprzednim filmie. I tutaj mogła się ewentualnie zmienić aktualna cena, czy tam ten margines, który z tego wynika. No i tutaj teraz patrzymy na lewą stronę i mamy kalkulację dla tej właśnie spółki. Tutaj jaka jest różnica? Tutaj mamy uwzględniony właśnie pierwszy i drugi kwartał i podobnie jak w przypadku spółki Toja, zakładam, że trzeci i czwarty będzie sporo, wyraźnie gorszy. Ale nawet w przypadku właśnie tej spółki zakładam, że będzie jeszcze większe spowolnienie niż w przypadku spółki Toja. I robię to głównie, nie mam jakichś takich konkretnych powodów, robię to głównie po prostu dlatego, żeby być jakby konserwatywnym, być po bezpiecznej stronie w tych wycenach. Także równie dobrze w trzecim i w czwartym kwartale może być powyżej tych wartości, wcale bym się nie zdziwił. No i tutaj też możemy spojrzeć na te założenia, jeżeli chodzi o cenę do zysku przy sprzedaży, to jest wszystko to samo. Tutaj mamy z ostatniego roku zyski, stopę zwrotu oczekiwaną, no i ilość akcji w obiegu. Teraz tak, tutaj w przypadku tej spółki, nie wiem czy już zauważyliście, ale wygląda na to, że obecnie cena za jedną akcję jest niższa niż wartość uczciwa dla tej spółki, którą na podstawie tych założeń policzyłem. No i tutaj w przypadku tej konkretnej spółki naprawdę jakby kładę nacisk na to, że staram się
wziąć poprawkę na tą pandemię i zakładać, że w kolejnych latach ona spowolni. I tak jak tutaj liczyłem, że będzie jakiś malutki, ale wzrost w przypadku spółki Toja, to tutaj zakładam, że raczej będzie spowolnienie. Czyli tutaj mamy sumę tych, powiedzmy, zysków, które faktycznie będą w tym 2001 roku, czyli te już mamy na pewno, te no to jakieś tam wyssane, powiedzmy, z palca, ale to by nam dało te 64 miliony z okładem, a później zakładam spadek o 5 milionów, potem kolejne 2 miliony w każdym roku, co roku spadek, aż do poziomu 44 milionów za 10 lat. No i biorąc takie założenia, które moim zdaniem są dość, no są nawet bardzo mocno konserwatywne. Raczej przyjmowałbym tak, no nie wiem, moje wewnętrzne przekonanie jest raczej takie, że ta spółka będzie w dłuższym terminie rosnąć i liczę szczerze mówiąc na to, że za 10 lat ona będzie przynosiła większe zyski niż 44 miliony, ale nie wiadomo. Nie chcę właśnie przestrzelić z uwagi na to, że ta pandemia mogła zachwiać te wyniki w 2020 roku i w 2021, dlatego przyjmuję spadki. I właśnie z takim bardzo konserwatywnym podejściem cały czas wygląda na to, że mamy teraz margines bezpieczeństwa, a gdybyśmy zamiast spadku przyjęli tutaj, że będzie rosło o ten sam poziom, czyli te 2 miliony, powiedzmy, rocznie ta zyskowność, czyli bardzo niski wzrost, ale wzrost, wtedy wychodzi nam na to, że cena uczciwa dzisiaj mogłaby być nawet koło tych powyżej 50 zł za akcję, a sprzedawana jest dzisiaj za niespełna 40, co no, daje nam no, przy takich założeniach to już bardzo duży margines bezpieczeństwa przy dość naprawdę solidnej, pożądanej stopie zwrotu. Także jeżeli patrzymy z punktu widzenia wyceny, spółka ta po lewej stronie jest znacznie, znacznie tańsza, aniżeli spółka Toja, jak również spółka Fero, którą tutaj porównywałem w poprzednim filmie. Przypominam, że link będzie w opisie, możecie sobie zobaczyć, jeśli jeszcze nie widzieliście. No i teraz, co to za spółka? No i tutaj ujawniamy, ta spółka po lewej stronie to jest spółka Decora. Tutaj mamy widok z Biznes Radaru, gdzie ładnie pokazane są dywidendy. No tutaj widać, że jest to naprawdę spółka, która w długim terminie płaci bardzo systematycznie. Tutaj jeden jakiś był rok przerwy, ale potem z nawiązką był jakby wynagrodzony ten rok przerwy. Także można mieć, powiedzmy, dość uzasadnione przypuszczenia, że ta dywidenda dalej będzie wypłacana. W związku z tym, że na dniach teraz mieliśmy troszkę jakąś korektę, ta spółka spadła z powrotem do poziomu poniżej 40 zł. Ja ją kupowałem na początku za 36, około w tych granicach. No i dzisiaj właśnie w związku z tym, że przeprowadziłem tą analizę jeszcze raz, jest to najtańsza spółka relatywnie, jeżeli chodzi o te, które są, powiedzmy, w kręgu mojego zainteresowania. I dlatego postanowiłem dzisiaj dokupić dodatkowy pakiet akcji i w tym momencie jest to jedna z większych pozycji, jeżeli chodzi o zainwestowany kapitał, bo może nie jest największa, jeżeli chodzi o wartość, ale jeżeli spojrzymy na włożony kapitał, to jest jedna z największych na GPW moich inwestycji. Także to może Wam dać do zrozumienia, jak, powiedzmy, mocno jestem przekonany co do tej spółki. Jest to oczywiście tylko, no, powiedzmy, jakaś moja opinia, bazuje na swoich analizach. Każdy musi swoje decyzje podeprzeć swoimi analizami. Każdy, wiadomo, samemu inwestuje swoje pieniądze. Także ja na pewno mogę się mylić i prędzej czy później, jeżeli będę dalej kontynuował inwestycje, no to
najprawdopodobniej się pomylę i stracę. Także pamiętajcie, że kto by to nie był, nigdy nie kupujcie w ciemno, na pewno nie jednej pozycji jakiejś tam osoby, a już na pewno nie moich, ponieważ ja nie jestem jakimś tam, powiedzmy, ugruntowanym czy światowej klasy inwestorem. Ja po prostu pokazuję moje decyzje, tok decyzyjny. Robię to w dużej mierze po to, żeby no jakby pokazywać i dokumentować, jaki był proces podejmowania tych decyzji inwestycyjnych u mnie. I jeżeli za parę lat się okaże, że popełniłem jakieś błędy, no to będzie można wrócić i starać się zrozumieć, czy to była zła decyzja, czy to była dobra decyzja, ale z jakichś tam obiektywnych, czy tam powodów, czy powodów, na które nie mogłem mieć żadnego wpływu, i tak zakończyła się jakimś negatywnym wynikiem, czyli stratą kapitału. Póki co ja jestem bardzo mocno, powiedzmy, przekonany, że za kilka lat ta inwestycja okaże się sukcesem, zresztą tak samo jak spółka Toja, ale Toja jest zdecydowanie mniejszą pozycją, ale też muszę zaznaczyć, że w zasadzie dlatego, że ta wycena bardzo szybko wzrosła. Zaraz po tym, jak kupiłem, to ona poleciała około te 30% do góry i tam się trzyma. Gdyby Toja była dzisiaj na poziomach tych, za których ja początkowo kupowałem, czyli za około 6,60, no to dokupowałbym także spółkę Toja. W przypadku Toi ja cały czas czekam, może się przytrafi właśnie jakaś korekta, jakaś okazja, żeby jeszcze dołożyć. A póki co zdecydowałem się na dołożenie do Dekory, no bo po prostu jest cały czas tanio wyceniona. Jeszcze raz powiem, najtaniej z tych spółek, na które ja, powiedzmy, mam ochotę, uważam, że są dobrymi biznesami w dobrej cenie. To, no mówię, Dekora wygląda w mojej ocenie w chwili obecnej najbardziej atrakcyjnie. Także to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Tam w opisie dam znowu link do tych arkuszy kalkulacyjnych, dam link do poprzedniego filmu o spółce Dekora, bo już robiłem. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to też zachęcam do obejrzenia, bo tam jest naprawdę sporo informacji, między innymi o zakupach tego głównego udziałowca, który kupował, zdaje się, po 30 zł całkiem, naprawdę chyba 5% całej spółki, o ile dobrze pamiętam, dokupił do tego, co już miał, czyli chyba z 33 na 38% udziałów po prostu zwiększył ilość akcji. Także no to moim zdaniem jest jeden z najsilniejszych takich sygnałów, że spółka jest dobrze wyceniana, tanio. Jeżeli główny akcjonariusz o tak dużą procentową ilość zwiększa swoje udziały. Także, tak jak mówię, zachęcam do obejrzenia tego poprzedniego filmu. Na dzisiaj to już tyle. Jeszcze raz dzięki za oglądanie. Dajcie łapkę w górę, jeżeli te filmy są dla Was wartościowe, w czymś pomagają jakoś zrozumieć podstawy tej analizy fundamentalnej. I do zobaczenia następnym razem.